Witam Cię w kolejnej lekcji. Jak rozróżniać wzmacniacze, gitarę, przetworniki? Jak w ogóle do tego wszystkiego podejść w świecie, w którym mamy naprawdę mnóstwo, y, mnóstwo, miliony, że tak można powiedzieć, miliony różnych kombinacji, y, miliony różnych firm, które próbują, y, jakby na to nie patrzeć, próbują się wkraść do nas, próbują wcisnąć swój, y, swój sprzęt. Nam często nieświadomym wyboru, który, który robimy, prawda? Bardzo często jest tak, że firma, która się bardzo reklamuje, ona nas przekona, ponieważ ładnie, na przykład, wygląda wzmacniacz. Firma, która na przykład sprzedaje jakiś wzmacniacz najtaniej. Bo mamy na przykład, wchodzimy sobie na. Na Allegro wchodzimy sobie, patrzymy po cenie, sortujemy. Super wzmacniacz piórka, tuner, kabel, pokrowiec, instrukcja, podręcznik za 300 zł. No i tam kupujemy taki wzmacniacz i okazuje się, że to jest takie badziewie, że właściwie nie jest warte 300 zł nawet i, i ciężko byłoby nawet sprzedać to za stówkę. Oczywiście, jeżeli ktoś się nie zna na, na wzmacniaczu nie zna się na, na, na gitarach. To też nie obrażając nikogo, nie wie co robi po prostu Bardzo często jest też tak, że dzieciak mówi do rodziców da, Ja kupcie mi gitarę, ja chcę kupić gitarę Kupię gitarę klasyczną za 200 zł Może się trafić i fajny model, może się trafić i kiepski model Brzmieniowo, brzmieniowo średni, naprawdę bardzo średni Wręcz, żeby nie powiedzieć tragiczny Trudno zarzucić, yy, yy, trudno powiedzieć yy, coś złego o osobach, które w ten sposób robią, bo ja się zupełnie nie dziwię. Kupujemy coś najtańszego, zacznij od najtańszego, graj sobie od na, najtańszego i sobie z tym działa. Jak, jak będziesz lepiej grać, to wtedy sobie kupisz coś nowego. Oczywiście, bardzo, bardzo to jest dobre, yy, dobre rozwiązanie, po prostu ze względów, można powiedzieć, ekonomicznych. Yy. Problem natomiast pojawia się wtedy, gdy my już mniej więcej coś wiemy, co chcemy. Ja już na przykład yy, wiem, chciałbym kupić gitarę tak elektryczną, na pewno gitarę elektryczną, ale żeby, miał, żeby fajny był do metalu, na przykład, fajna gitara do metalu, gitara fajna do metalu, no to już muszę wiedzieć, muszę mieć świadomość, gitara fajna do metalu musi mieć bezwzględnie, musi mieć przetwory humbucker. Przetwornik humbucker, czy po prostu podwójny przetwornik, tak jak na przykład tutaj mam. Yy, po prostu dlatego, że yy, przetwornik taki jest o podwójnej cewce yy, ma mniej szumów, bardziej masywne brzmienie. Yy, masywne, mocne brzmienie, dłuższy sustain, w zależności oczywiście od, od firmy, która robi dany przetwornik, to też ta jakość tego brzmienia jest lepsza, już nawet nie chodzi o jakość przetwornika, o jakość brzmienia, które wychodzi z gitary. Jak mówiliśmy sobie wcześniej, przetwornik to jest, to jest serce gitary, więc musimy mieć świadomość, że jeżeli my chcemy grać metal, to nie możemy kupić gitary, która ma trzy single, czyli trzy pojedyncze przetworniki, o, single to jest po prostu, to jest po prostu pojedyncza cyfka tutaj, tak. Teraz mam podwójną, tak mam pojedynczą, to jest wtedy single. I on po prostu nie daje takiego nasycenia dźwięku, nie daje takiej mocy, takiego sustainu jak podwójny przetwornik, czyli humbucker. Więc, jakby można powiedzieć, pierwsze podstawowe rozróżnienie gitary to jest to, jakie ona ma tam bebechy, co ona tutaj ma, czy ma przetwornik, czy ma humbucker, czy single. Może być układ HSS, czyli humbucker, single, single. Ok, może mieć HSH, humbucker, single, humbucker może mieć trzy single, może być nawet są takie, co mają trzy humbuckery, humbucker, 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 prawda, yy, więc to są jakby takie, yy, to jest podstawowa informacja, bo kształt, umówmy się, kształt to jest zupełnie drugorzędna sprawa, tak jak już też mówiliśmy wcześniej, kształt to jest zupełnie drugorzędna sprawa, yy, kształt oczywiście, gitara musi nam się podobać, bo przecież jeżeli byśmy zrobili gitarę, wzięli tutaj deskę, i wsadzi przetworniki, to chyba mało kto by y, poszedł gdzieś na, na podrywanie dziewczyn, czy gdzieś na jakiś koncert na, y, z gitarą, która ma, prawda, zrobiona jest z deski, no średnio, mi się, nie za bardzo, więc jakby kształt jest bardzo ważny, ma znaczenie, ale y, można powiedzieć drugorzędne ma znaczenie, więc przetworniki. Mostek, czy to jest mostek stały, czy to jest mostek ruchomy, czy to jest jednostronnie ruchomy, czyli tak zwany tremolo, yy, vintage tremolo, prawda, w jedną stronę, gdzie możemy poluzować struny, naciągnąć wajhow w dół, ale nie możemy naciągnąć do góry, czy to jest obustronnie ruchomy, tak zwany Floyd Rose potocznie nazywane, że mamy w górę i w dół możemy wajchować. To jest stały mostek, tak jak tutaj jeszcze string strings true body, czyli po prostu przewlekane przez, przez korpus, dzięki temu wyciąga... Więcej, więcej sustainu wyciąga wtedy, jeżeli mamy struny, które są zaczepione zupełnie jakby przez deskę Deska, czyli korpus to jest zaraz drugie po przetworniku, yy, druga część, można powiedzieć drugi organ Przetwornik to jest serce, deska to jest, yy, to można powiedzieć jest, nie wiem, płuca I to też zależy, brzmienie zależy właśnie od, 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 yy, od korpusu Brzmienie zależy też od tego w jaki sposób mamy zaczepiony gryf. Czy mamy gryf przekręcany, czy mamy gryf wklejany, czy mamy gryf neck true body, czyli generalnie gryf to jest jedna, jeden kawałek deski pociągnięty aż do końca i do niego są doklejane pozostałe, jakby można powiedzieć, skrzydła korpusu. No i od tego też zależy zależy ten susten, zależy też też brzmienie, siła brzmienia. To są już elementy, można powiedzieć, takie troszeczkę drugorzędowe, drugorzędne, bo. No bo nie oszukujmy się. 70%, tak jak mówiłem, to wychodzi z przetwornika. Kolejna sprawa to jest to, czy to mamy przetwornik aktywny, czy pasywny. Aktywny łatwo rozpoznać, ponieważ gdzieś w obrębie gitary, zwykle tutaj z tyłu, jest jeszcze jedna klapka na baterię. To jest po prostu dodatkowe zasilenie preampu, które jest tam wbudowane w gitarze. Czy takiego urządzenia, które generuje nam tworzy nam dźwięk finalny bez baterii przetwornik aktywny w ogóle nie będzie, nie będzie słyszalny na, na wzmacniaczu, więc jakby mamy już dwa, dwa tryby, yy, dwa tryby yy, systemów montowanych w gitarze, prawda? Jedna rzecz, humbucker lub single, druga rzecz, yy, korpus, czy to, yy, korpus i gryf, czy to jest yy, gryf wklejany, yy, wkręcany, Neck-trubady. Neck Trzecia rzecz, to jest przetwornik aktywny czy pasywny. Bo oczywiście to też jest tak. Jeżeli na przykład my szukamy jakiejś gitary do jazzu, to sobie zupełnie, zupełnie możemy polegać na podziałach, które są zrobione gdzieś w sklepach, prawda? Gitary na przykład jazzowe i sobie tam wchodzimy. Wiadomo, gitary jazzowe też nie są ze sobą pewien kanon taki, można powiedzieć, optyczny. Yy, to wyglądają po prostu tak bardziej, tak vintageowo bardziej wyglądają, tak jakby, no. No, nie szatańsko tak jak ta gitara, na przykład. O, czarna gitara, to jest ta, to jest. No, wiadomo, grać można i właściwie na zwykłej desce. Jazz można grać na zwykłej desce, jak i można grać metal też na zwykłej desce. To są najważniejsze takie elementy, prawda, jeżeli chodzi o gitarę. Serce gitary, konstrukcja sama, sama tej gitary yy, i układ przetworników, czy on, czy on jest aktywny, czy pasywny. Kolejna rzecz, yy, efekty. Idąc od gitary do efektów. No, efektów. Z efektami to jest naprawdę, to jest kosmos, ponieważ tak jak już mówiłem, tych efektów jest mnóstwo. Jeżeli chociażby byśmy się zajęli efektami typu przester, czyli overdrive, distortion i, i fuzz, to po prostu już jest tych efektów mnóstwo. Tych fuzów jest cała dziesiątki overdrive'ów, tak samo distortionów oczywiście też bardzo, bardzo jest dużo. Tutaj jest podział taki, że każdy z tych efektów... Ma odpowiednią korekcję, odpowiednią kompresję, która już jest zbudowana, już jest stworzona w tym efekcie. I tak naprawdę, yy, tak jak mówiłem też wcześniej, każdy z efektów przed kupnem wypadałoby sobie posłuchać, żeby już sobie wyrobić na słuch yy, jakąś opinię na temat danego efektu, na temat też zastosowania danego efektu. Yy, aczkolwiek prawda jest też taka, że jeżeli się spyta kogoś odnośnie, jak układać efekty, czy jak dobierać efekty gitarowe, to. Pierwszy odpowiedział będzie, w zasadzie, że nie ma żadnych zasad, o To jest zasada nadrzędna, że nie ma żadnych zasad A to z racji tego, że po prostu wskutek eksperymentowania my możemy osiągnąć brzmienie, które my chcemy Załóżmy, um, kupujemy dwa przestery, na przykład jeden Overdrive, drugi Distortion I wpinamy oba je w linię W jednym dajemy um, gain na maksa Wolum słabo, w drugim dajemy z kolei wolum na maksa, a gain mało odkręcony. Dzięki temu powstaje mieszanka brzmieniowa, która trafia na, do, do wzmacniacza yy, i daje nam odpowiednią, odpowiednią barwę, odpowiednie brzmienie. Można powiedzieć, no dobra, czyli dwoma, dwoma przesterami zaczynamy wpływać na efekt wyjściowy wzmacniacza, a jeszcze włączając we wzmacniaczu yy, przester, to już w ogóle się robi oho to jeszcze następnym mamy następną mamy yy, paletę brzmień, którą możemy yy, możemy uzyskać, yy, tylko właśnie tak jak mówię Pierwszą nadrzędną zasadą jest to, że nie ma żadnych zasad, aczkolwiek jak już zaczniemy sobie patrzeć, y, jakie te zasady są tych, tych efektów, jakie tam, y, jakie kupować, to oczywiście każdy ma już sobie jakąś tam wyrobioną, każdy z gitarzystów ma jakiś tam, najpierw taki efekt, później taki, później siaki, później owaki. Ale też chodzi o to, jak dobierać te efekty na zasadzie, no zaraz no tutaj mamy jakiś efekt taki, czy te efekty NUX są dobre na przykład, czy jakieś efekty Jojo są, są dobre, czy jakieś inne efekty Beringer są dobre. Y, tak naprawdę trudno powiedzieć, i powinienem ci zostawić w zasadzie z, taki, z, takim, z takim stwierdzeniem: trudno, trudno dać jednoznaczną odpowiedź, jak dobierać te efekty, jak to sprawdzać, bo każdy z tych efektów niesie ze sobą pewien, pewne walory brzmieniowe. Problem jest natomiast taki, że kiepskie efekty lub firmy, trudno powiedzieć, jeżeli ktoś zaczyna, trudno powiedzieć, czy firma NUX to, jest, to są słabe, czy dobre efekty, czy Beringer to są słabe, czy dobre efekty. Czy Jojo, to są słabe albo dobre, albo dobre efekty, czy Harley Benton to są dobre czy, czy złe efekty? Więc, jakby na, na samym początku, nie bardzo, nie bardzo w ogóle wiemy, jak to liznąć, jak to, jak to za to się zabrać. I prawda też jest taka, że efekty ogólnie wychodzą z fabryki. Prawda? Wychodzą z fabryk, są zmontowane. Wychodzą, przychodzą te brzmieniowy i wychodzą. Czyli wszystkie efekty, które w zasadzie możemy y, kupić, mają jakiś, jakiś standard brzmieniowy zachowany, standard jakościowy, jakiś jest zachowany. Y, kwestia jest teraz ta, tego typu, że im tańszy efekt, to jest w zasadzie gdybym ja miał iść na, na miasto kupować, to, to jest taka zasada. Im tańszy efekt, tym prawdopodobnie. Bardziej kiepskie komponenty są wmontowane w takim efekcie i w zasadzie to by wyjaśniało nam całą, yy, całą tą otoczkę tych efektów i dobierania bo można by powiedzieć dobra efekty na przykład butikowe typu jakieś tam nie wiem Maxon załóżmy firma Maxon robi efekty yy, firma Electroharmonics robi efekty mnóstwo różnych innych firm yy, robi efekty niektóre efekty są bardzo bardzo drogie to wiadomo, z jednej strony to jest dla, dlatego, że firma ma pewną jakąś markę, pewien jakby stereotyp o to jest, to jest takie Porsche wśród y, efektów, to jest Ferrari wśród efektów. Czyli jakby pewien taki stereotyp y, kojarzony już z daną, z daną firmą ona po prostu robi drogie efekty. Y, co znaczy, wiadomo, z jednej strony znaczy, że to są efekty gdzie są dobre komponenty zamontowane, najlepszej jakości yy, kondensatory czy tam różne tranzystory i tak dalej i tak dalej. Więc wiemy, kupując efekt drogi, kupujemy coś, co ma jak najbardziej dobre elementy tam wmontowane. Ale można było też powiedzieć, ale jeżeli ktoś wystawi jakiś efekt jojo, yy, który na przykład wystawi za 1500, no właśnie, tutaj teraz dochodzi kolejny element, że musimy mieć pewną świadomość, jakie firmy są Rozpoznawalne, jakie firmy topowe są. To nie jest żaden problem. Wystarczy wejść w jakieś na przykład wywiady z muzykami, wejść na przykład na, na odpowiednie strony, gdzie są przedstawione jakie efekty dany muzyk używa. To jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawy aspekt, że po prostu na przykład wpisujemy. to są angielskie strony. Wpisujemy po prostu efekty, na przykład guitar effects, na przykład James Hetfield i wyskoczy z dużą dozą prawdopodobieństwa jakaś strona, gdzie jest, jest wstawione jakby oficjalne, oficjalne lub spostrzeżone przez ziomeczków, które chodzą na koncerty, efekty, które dane dane dani gitarzyści używają i dla mnie to też jest bardzo często takim, jakby, jakby taką podpowiedzią, kto na danym efekcie gra. Bo oczywiste też jest to, że na przykład wezmą takiego gościa y, z Iron Maiden, na przykład do reklamy, on y, zagra na jakimś przesterze Marszala czy jakimś tam i będzie mówił, że on na tym tylko gra. Co może się zupełnie mijać z prawdą, ponieważ on może zupełnie na innym efekcie grać. Więc jakby takie poleganie też na reklamach, to jak wszyscy wiemy, nie polegajmy na reklamach, ponieważ w reklamie. Próbują wcisnąć swój sprzęt. Więc najlepiej y, podglądać gdzieś na koncertach, podglądać gdzieś na YouTubie, jeżeli się da, oczywiście, podejrzeć na filmach, na koncertach y, z YouTube'a, y, podejrzeć gdzieś właśnie w jakichś wypowiedziach y, danego muzyka, y, czy podejrzeć gdzieś na jakiejś stronie, o której mówiłem, gdzie, y, gdzie są dane efekty. Więc. Y, to, to, jest no właśnie dość, dość, rozległa sprawa i ciężko ją wytłumaczyć na, na, jednej lekcji. Z mojego punktu widzenia efekty, które naprawdę dobrze się spisują i, i są naprawdę warte uwagi, to na przykład to są firmy Boss, MXR, Marshall, Beringer, mimo że tak niektórzy mówią, Beringer to taka słaba firma, bo plastikowe mają efekty, ale w środku bebe, bebeszki mają, mają całkiem fajne. Electro Harmonix na przykład. Firma Jojo która od paru lat też ingeruje mocno w nasz rynek muzyczny, też ma fajne efekty. Robi wzmacniacze też gitarowe. Firma Ibanez też robi trochę efektów różnego rodzaju. TC Electronics też robi. Dobre efekty. Firma Dunlop, która MXR i Dunlop to jest właśnie jeden, można powiedzieć, jeden twór, jedna firma. Efekty w ogóle MXR są dość, dość, dość fajne i, i ciekawe. No i tu naprawdę. Tego Oczywiście, już te, te jakieś butikowe, y, typu jakiś Fulton, czy jakieś jeszcze, jeszcze, y, jeszcze droższe efekty, są Exotic na przykład, to one są już naprawdę drogie i tutaj tylko już kwestia jest y, wyrafinowanego ucha, który. A tutaj, tak brzmi, więc tutaj można powiedzieć takiego jakby pedanta brzmieniowego, takiego jakiegoś purysty brzmieniowego, który już konkretnie chce uzyskać, y, wie, czego potrzebuje. Ale, na przykład, bardzo, bardzo popularną firmą jest firma, e, firma Boss, która po prostu od wielu lat produkuje, e, produkuje efekty gitarowe, multi-efekty gitarowe. E, więc, jak najbardziej, ona jest, jest godna polecenia. Ale, tak prawdę powiedziawszy, po co my o tych efektach mówimy, jeżeli mamy w combo Boss Katana, Fender Mustang, czy jakieś inne. Kombiaki, takie y, można powiedzieć, kombajny, jak to też jest nazywane. Tam mamy wszystko władowane. Więc właściwie odchodzenie od kostek jest już dość popularne, bo po, po co mi tyle kostek? Ja mam w piecu mam wszystko, mam tutaj wszystko w piecu, więc, y, więc niczym się nie przejmuję. Yy, tylko troszeczkę można podejść do tego też w ten sposób, że jeżeli coś, jest, coś ma wszystko, to znaczy, że y, nie ma nic konkretnego dobrego. No poniekąd można byłoby się zgodzić z tym, że no owszem, jeżeli ktoś miałby się czepiać, to by, to by mógł to stwierdzić, a ten, ten tutaj delay nie jest taki, albo tutaj na przykład w tym piecu, to ja nie mogę za bardzo delaya ustawić na większy zakres, yy, większy wachlarz, yy, czy dłuższy wachlarz yy, tego odbijania na przykład, bo, bo się po prostu nie da ustawić, prawda? Wszystko, jeżeli kupujemy dedykowaną kostkę na przykład tylko, tylko do reverbu, tylko do delaya, tam mamy zakres ustawień naprawdę tak olbrzymi, że ciężko go ogarnąć, chyba że też y, możliwość Twojego kombiaka y, jest taka, że możemy podłączyć USB, podłączyć sobie do komputera, poustawiać sobie y, całe mnóstwo różnych y, efektów do niego, y, to właściwie to już to wszystko... Kupowanie efektów pojedynczych mija się z celem właściwie wtedy, prawda? Więc taka jest, taka jest prawda. Jeżeli chodzi o gitary, jak dla mnie y, jedna jest naj, z najlepszych i y, najbardziej takich... Y, niezawodnych y, marek, to jest właśnie Ibanez, Gibson, Fender, Schecter, Jackson. Te, te pięć jak najbardziej są, y, są ok. Są różne inne y, firmy, na przykład Dean też robią super gitary, y, Washburn, Kord, y, y, Yamaha też robi, y, firma Yamaha, Motor robią i robią gitary. Y, bardzo bardzo fajne y, brzmieniowo instrumenty y, mamy też różne jakieś takie y, marki które właściwie czasem rzadko y, no, są tak gdzieś na uboczu jeżeli wpiszemy na przykład sobie na Allegro marki to wyjdą tylko te typowe a te pozostałe to są y, w innych na przykład firma Samic y, bardzo y, dobre gitary robi firma PRS robi bardzo dobre gitary no i Oczywiście firmy lutnicze, które robią gitary już pod nasze zamówienie, to już jest zupełnie inna, inna szkoła jazdy Gitary są dużo, dużo, dużo droższe O, na przykład amerykańska firma ESP robi bardzo, bardzo dobre gitary Już trochę drogawe, lub podmarka ich LTD Tu z kolei znowu teraz mamy, aha podmarka, czyli tak, firma ESP, powiem tylko o tych paru firmach, które może z którymi może się spotkać firma ESP to są modele droższe podmarka tańsza to jest LTD, to jest ten, ten sam twór Gibson to są droższe Epiphone to są te tańsze Fender to są te droższe squire to są te tańsze no trochę się zawiłości zaczęło robić, no. jeżeli, jeżeli chodzi o, o te sprzęty, no troszeczkę zaczyna się to robić skomplikowane, niemniej jednak znowu można powiedzieć, gitary wychodzą z fabryki, są przetestowane przez, yy, przez osoby sprawdzające i generalnie każda z firm trzyma jakiś poziom. Yy, poziom ten zależy oczywiście od użytych też komponentów, czyli znowu cena też idzie, za, niesie za sobą pewne, yy, pewne pójścia na kompromis z innymi elementami, aczkolwiek też ten mit marki, też powoduje, że ta marka jest utrzymuje się na wysokim poziomie. Na przykład Gibson. Gibson to takie wspaniałe gitary, na przykład, prawda? Y, używane przez takich znanych gitarzystów i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby im bardziej dana marka jest promowana i im bardziej ta marka w oczach słuchających, w oczach grających y, jest y, rozpoznawalna o tam Gibson, 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 to jakby tworzą sobie też taki, można powiedzieć, taką otoczkę, że to jest świetna marka, prawda? Więc to też trzeba mieć tego świadomość. Ono się wzmacnia, czy y, już o tych kombach, o których mówię Fender, Katana, Boss i, yy, i Line Six, to są takie topowe właśnie firmy, które to produkują, te wzmacniacze kombiaki. Wśród takich lampowych firm Marshall, Mesa Boogie, Blackstar, Engel to są firmy, które yy, naprawdę piłują, które robią sprzęt naprawdę bardzo fajny. Ale wystarczy wejść, zobaczyć sobie gdzieś na stronę sklepu, ile kosztuje Mesa Boogie, yy, ile kosztuje marszał lampowy, head, to już troszeczkę można powiedzieć, pogląd się zmienia. Bo to już, oto takie pieniądze, to już nie za bardzo. Ale z kolei wracamy wtedy do kombiaków. Dobra, na kombo też naprawdę ma, bardzo fajne możemy mieć brzmienie. Poza tym, o, o czym sobie jeszcze powiemy, brzmienie też różnych wtyczek cyfrowych, które możemy mieć na komputerze. To już otwiera nam olbrzymią, olbrzymią paletę brzmień. Mega olbrzymią, dużo, dużo większą niż na przykład o, taki, taki ma, taka Mesa ma on ma przester i czysty kanał w zasadzie dwa rodzaje przesteru i czysty kanał więc mają trzy kanały i właściwie na tym się kończy, kończy zabawa można powiedzieć, po, po cholerę kupować taki drogi wzmacniacz jeżeli ja mam tylko tutaj dwie opcje, jak ja mogę sobie zamontować ripera i y, włączyć wtyczkę VST y, odpowiednią y, i mogę mieć bardzo dużo więc znowu dużo na, namieszałem, dużo naopowiadałem Najważniejsza jest świadomość, żebyśmy wyrobili sobie pewną świadomość, oczytali się wśród różnych, różnych artykułów, różnych, różnych firm, różnych, osłuchali się różnych testów na YouTubie, żebyśmy po prostu naprawdę zaczęli sobie wyrabiać. Twoje, twoim zadaniem byłoby w tej lekcji to, żeby porozpisywać sobie. Ja wiem, to troszeczkę może będzie trochę dziwne i jakieś takie Hmm, średniowieczne zadanie takie dziwne porozpisywać sobie firmy różne firmy, wzmacniaczy zwykle ci co robią wzmacniacze robią też kolumny, firmy ze wzmacniaczami firmy z gitarami firmy z gitarami firmy z efektami gitarowymi porozpisywać sobie po prostu yy, powyszukiwać je obejrzeć jakie mają modele, jakie mają te wzmacniacze, jak one brzmią to byłoby Twoje zadanie, bo jeżeli ktoś nie zgłębia danej, danej dziedziny, dziedziny, którą się interesuje, to może zostać po prostu wywiedziony w pole, może po prostu stracić pieniądze, też taka jest prawda, może kupić coś, czego później też nie sprzeda, bo to nie jest problem. Kupię sobie gitarę i bany za dwa koła, sprzedam go za na przykład 1000, 1500, kupię coś nowego, prawda? Ale jeżeli ja kupię coś naprawdę kiepskiego. Za 1000 zł, to później nie będę mógł nawet sprzedać za dwie 200, jeżeli się okaże, że to jest na przykład jakieś faktyczne badziewie. Tak jak mówiłem na początku o tym wzmacniaczu, prawda? Kupię coś za 300, a to nawet ktoś nie będzie chciał odkupić nawet za 50 zł, czegoś takiego, bo. bo, bo kupiłem, zrobiłem, głupi zakup, prawda? Nieświadomy. Więc to byłoby Twoim zadaniem prospisywać sobie te firmy zrobić sobie trzy tabele, wzmacniacze, gitary, efekty. Najlepiej na karteczce sobie prospisować w jakimś zeszyciku, w jakimś arkuszu, gogle i sukcesywnie te firmy przeglądać, sukcesywnie te firmy oglądać, co one oferują. O, jeszcze firmy z, z przetwornikami, bardzo ważne. Jak, jak już mówiliśmy, serce gitary to przetwornik, więc bardzo często też jest tak, że w droższych gitarach mamy już to serce takie, już takie bardzo fajne, w tanich gitarach jest takie serduszko, takie, taka pikaweczka, taka można powiedzieć. Wiem, że tak obrazowo to trochę brzmi, ale myślę, że to wszystko zrozumiałe. Taka mała pikaweczka, to po prostu, o coś tam brzmi, coś tam brzmi. Ym... No, zadanie będzie ciekawe, będzie bardzo fajne. Poza tym każdy gitarzysta lubi oglądać sprzęty. Ja jestem tego przykładem, uwielbiam oglądać różne sprzęty. Także dzięki za uwagę. Do usłyszenia w następnej lekcji.